Hej dziewczyny, super, że jesteście. Witam Was bardzo, bardzo gorąco w nowym filmiku. Tym razem coś dla dziewczyn, które mają problem z opadającą powieką i opadającym kącikiem. Pytania o makijaż dla tego typu oczu wracają w sumie w komentarzach na blogu i na YouTubie bardzo często i pomyślałam sobie, że możemy wrócić również takim filmikiem, ponieważ stary filmik, który był kiedyś na kanale, ma już 100 lat i teraz też postanowiłam zmienić trochę formę i przygotowałam dla Was rysunki, na których będę pokazywać Wam, o co mniej więcej chodzi. Mam nadzieję, że w ten sposób też może skorzystacie odrobinkę bardziej i pomyślałam sobie, że też taki nowy sposób być może skłoni mnie do pokazania troszkę innych rzeczy. Oprócz tego oczywiście będę pokazywać wszystko na moim oku, ale jak wiecie, ja nie mam opadającej powieki i takie symulacje nie są tak naprawdę do końca udane. Starałam się zrobić to jak najlepiej, ale myślę, że rysunki też dodatkowo pomogą. Zanim zaczniemy, chciałam jeszcze pocieszyć te z Was, które często piszą do mnie, że bardzo cierpią z powodu posiadania oczu o właśnie takiej budowie, oczu o opadających kącikach i opadających powiekach. Tak naprawdę sytuacja często nie jest tak dramatyczna, jak nam się wydaje. I na takich oczach również możemy wyczarować naprawdę piękny makijaż. I makijaż oczu może być piękną ramą do makijażu całej twarzy. I myślę, że to właśnie na makijaż oczu w takich wypadkach również naprawdę warto stawiać i warto ich pomijać. Udany makijaż oczu z opadającą powieką potrafi naprawdę pięknie otworzyć spojrzenie i wydobyć wszystkie te Wasze najfajniejsze cechy. Także jestem przekonana, że każda z Was będzie mogła znaleźć taki idealny makijaż dla siebie. I naprawdę nie warto się zrażać tym, że na początku coś nam nie wychodzi, czy też makijaż nam się nie podoba. Wszystko przychodzi z czasem i przychodzi po prostu z ćwiczeniami. Ja kiedy zaczynałam, też naprawdę wychodziło mi bardzo, bardzo źle, chociaż mój typ oczu jest no taki powiedzmy klasyczny, ale z czasem było coraz lepiej i Wy też na pewno zauważycie różnicę, także warto ćwiczyć i warto poświęcić na to odrobinkę więcej czasu. No i to wszystko, zapraszam do oglądania drugiej części filmiku. Pa, pa i całuski. Ok, tutaj narysowałam Wam oko o takiej bardziej klasycznej budowie, gdzie praktycznie cała część powieki ruchomej w tym miejscu jest ładnie odsłonięta i stwarza nam dość duże pole do popisu w makijażu. Natomiast tutaj do porównania macie narysowane takie oko właśnie z opadającą powieką i lekko opadającym kącikiem. Te dziewczyny, które mają opadającą powiekę, na pewno wiedzą z autopsji, czym różni się w budowie takie klasyczne oko od właśnie takiego z opadającą powieką. Tutaj różnica polega głównie na tym, że w pewnym momencie ta poduszeczka skóry, która znajduje się w tym miejscu, nachodzi nam na powiekę ruchomą, która jest tutaj i zasłania ją w większym lub mniejszym stopniu. Najczęściej zdarza się to właśnie na tym końcowym odcinku, przy zewnętrznym kąciku, ale czasem bywa również tak, że to zasłonięcie zaczyna się na przykład tutaj na środku, a wtedy sam zewnętrzny kącik jest delikatnie bardziej odsłoniony. Tutaj to jest kwestia indywidualna i wiadomo, że każde oczy są trochę inne. Ja akurat narysowałam taki typ, ponieważ wydał mi się najbardziej sensowny. I tutaj możecie również zauważyć, że kącik jest delikatnie opadający. W następnym rysunku będzie to widać jeszcze mocniej. I teraz chciałabym Wam pokazać, jak mniej więcej postępować z takim typem oczu, kiedy chcemy narysować kreski, ponieważ to o to najczęściej mnie pytacie. Kreska, jaką będziemy malować na takim oku z opadającą powieką, delikatnie różni się od takiej, którą możemy wykonać na takim oku o klasycznej budowie. Jeśli dodatkowo mamy opadający kącik, jeśli dodatkowo ta powieka opada nam mniej więcej w tym miejscu, nawet może bardziej, w ten sposób. Także nie możemy wyciągnąć jakby tutaj tego jaskółczego ogonka naszej kreski. Powinniśmy się zdecydować na trochę inny typ takiej kreski, bardziej ucięty i zdecydowanie wyżej wychodzący w miejscu, gdzie rozpoczyna się nasz zewnętrzny kącik. Zaraz Wam pokażę to na tym oku. Różnica między takimi kreskami jest tak naprawdę dość prosta. Kreska, którą rysujemy na takim oku o klasycznej budowie, najczęściej wygląda, no jakoś powiedzmy w ten sposób, także wychodzi nam tutaj z takim ogonkiem na zewnątrz. Mniej więcej w ten sposób, tak to jakoś bym na Was gra. A taka kreska, którą będziemy rysować na oku o opadającym kąciku i o opadającej powiece, powinna wyglądać mniej więcej tak. Bardziej tak. Tutaj możemy wyciągnąć oczywiście taki mały koniec, ale tak naprawdę jeśli opadająca powieka zaczyna nam opadać już tutaj
przy samej linii rzęs, tak naprawdę nie będziemy mogły wyciągnąć dalej tego ogonka bez tego, aby on nam się pofalował i tak naprawdę wychodzi tutaj już na tą poduszeczkę, co wygląda niefajnie. Więc najczęściej musimy tą kreskę kończyć już tutaj w momencie zetknięcia poduszeczki z tą linią rzęs. I taką kreskę wyciągamy tutaj jak najwyżej w zewnętrznym kąciku, tak żeby optycznie ten opadający kącik podnieść trochę do góry. W ten sposób, jak widzicie, możemy stworzyć takie kocie oczko, jeśli jeszcze domalujemy rzęsy. I ta nasza opadająca powieka, która załóżmy opada już gdzieś tutaj, też nie będzie nam tak szkodzić. Oczywiście tutaj ta przestrzeń nie zawsze może być tak duża, ona najczęściej jest mała, ale na potrzeby rysunku trochę tutaj powiększyłam. I rysowanie takiej kreski powinniśmy zacząć właśnie od oceny ilości miejsca, które mamy tutaj w tym miejscu. I ta kreska powinna być przedłużeniem naszej dolnej powieki, czyli będzie wyglądać mniej więcej w ten sposób. I powinna przebiegać tak. Zaczynamy od tego najcieńszego miejsca tutaj i robimy to bardzo delikatnie, wyciągając ją tak. I nasza kreska powinna wyglądać mniej więcej w ten sposób. Przy takiej opadającej powiece, w momencie kiedy tutaj ta poduszka nachodzi już tutaj na to miejsce, tak naprawdę nie wyciągamy dalej już tego ogonka, ponieważ tutaj uzyskałybyśmy efekt takiego właśnie nieestetycznego załamania, który będzie troszeczkę się wyginać, ponieważ tutaj ta przestrzeń jest również wypukła. No i taka kreska powinna wyglądać właśnie w ten sposób. Na taką kreskę mogą sobie pozwolić dziewczyny z opadającym kącikiem i ona również wygląda bardzo ładnie, więc tak naprawdę nie musimy bardzo żałować, że nie możemy wyciągnąć tutaj tego ogonka. Oczywiście jeśli lubimy to robić i jeśli specyfika naszej budowy oka, nawet z taką opadającą powieką, pozwala na to, myślę, że warto poeksperymentować. Teraz przejdziemy do makijażu. Ja wiem, że bardzo wiele dziewczyn z opadającą powieką z tego powodu czuje, że ich makijaż jest trochę niewidoczny, ale to też nie jest tak do końca, ponieważ mam dla Was miłą wiadomość. Nasz makijaż, kiedy posiadamy takie oczy z opadającą powieką, jest niewidoczny przede wszystkim dla nas, kiedy patrzymy na niego na wprost, ponieważ dla innych osób, kiedy spuszczamy wzrok, czy też patrzymy w inne miejsca, on jest bardzo dobrze widoczny, więc jeśli chcecie się popisać jakimiś umiejętnościami, czy też na przykład grą kolorów, to tak naprawdę tutaj też macie duże pole do popisu i nie należy się martwić. Jeśli chodzi o makijaż, to tutaj trzeba go dostosować do indywidualnych potrzeb i głównie do tego, jak przebiega nasza poduszeczka, która zasłania powiekę ruchomą. Ponieważ cała sztuka w makijażu oka z opadającą powieką polega na tym, żeby optycznie to oko zrównoważyć. Tak więc jeśli, tak jak w tym przypadku, nasza poduszeczka zasłania ten końcowy fragment, będzie nam chodziło o to, aby optycznie tutaj to wyrównać i stworzyć taką iluzję, że to oko jest zbudowane w taki sposób klasyczny. Mniej więcej o to chodzi. Mój mazek widzę już dogrywa. Chodzi o to, żeby optycznie tutaj cieniem to miejsce zrównoważyć i stworzyć iluzję, że ta poduszeczka wcale nam tej powieki nie zasłania. Uzyskujemy to w ten sposób, że blendujemy cienie, wychodząc właśnie w to miejsce na tą poduszkę. Tak naprawdę najlepiej popatrzeć sobie przed lustrem, w którym momencie ta poduszka zaczyna nachodzić nam na powiekę ruchomą i delikatnie zaznaczyć cieniem to miejsce tutaj, tak aby przy malowaniu oka, kiedy spuszczamy wzrok delikatnie w dół, wiedzieć, jak wysoko wyciągnąć ten cień tutaj. I tak naprawdę ważne jest również to, żebyście w tym momencie, kiedy blendujecie cienie na poduszeczce, używały tylko i wyłącznie matów, ponieważ jeśli użyjecie pereł, ta przestrzeń będzie optycznie błyszczeć, co sprawi, że będzie wyglądała na bardziej wypukłą i będzie rzucać się w oczy bardziej niż to miejsce tutaj, a zupełnie nie o to nam chodzi. Także jeśli narysujemy już naszą kreskę, która będzie przebiegała w ten sposób, że tutaj to miejsce sobie przyciemnimy, możemy zacząć nakładać nasz cień delikatnie w tym miejscu. Również przechodząc na powiekę ruchomą tutaj, żeby utworzyć iluzję takiego delikatnego przejścia. I w tym momencie widzimy, że optycznie oko troszeczkę podeszło nam do góry w tym miejscu. Oczywiście również nie chodzi o to, żebyśmy robiły tutaj taką ostrą krechę. To wszystko trzeba ładnie rozblendować i w praktyce to jest o wiele delikatniejsze przejście. Możemy to również wyciągnąć o wiele wyżej, jeśli akurat zależy nam na mocniejszym makijażu. Mniej więcej w ten sposób. Wybaczcie, że to tak wygląda średnio, ale chodzi generalnie o sam efekt.
Tym sposobem nawet na oku z opadającą powieką możemy wykonać taki bardzo koci makijaż oka. I również bardzo ważne jest rozświetlenie tego miejsca tutaj. Ponieważ najczęściej oczy z opadającą powieką mają to do siebie, że linia brwi zaczyna się dość szybko. Tutaj możemy sobie rozjaśnić tą przestrzeń jakimś jasnym cieniem. Samą linię brwi podkreślić na przykład jasnym korektorem, który optycznie trochę nam tego miejsca tutaj doda. I tą przestrzeń ja tak naprawdę najbardziej lubię na dziewczynach już rozświetlać, tak żeby to oko delikatnie powiększyć. Lubię również zaznaczyć linię wodną na biało, co oko ładnie optycznie powiększa. Ale tak naprawdę najważniejsze rzeczy rozgrywają się właśnie tutaj. Jeśli macie również opadający kącik, pamiętajcie, żeby ta linia, na której będziecie prowadzić nasz tutaj ciemniejszy cień i rozmazywać go w górę, była przedłużeniem właśnie tej jakby wewnętrznej strony, tutaj dolnej powieki. I żebyście przypadkiem nie robiły tego, że idziecie po prostu tutaj za tą zmarszczką, która się często pojawia i zaczynacie rozcierać dopiero odtąd. Więc tu powinien w naszym przypadku, zakładając, że brew kończy się gdzieś tutaj, to powinien być taki kąt i taka zasada chyba faktycznie najfajniej się sprawdza. Dużą różnicę w makijażu oczu dziewczyn z zapadającym kącikiem robią rzęsy, więc jeśli macie jakąś specjalną okazję, proponuję na przykład dokleić sztuczne rzęsy właśnie na tym ostatnim odcinku, tutaj w zewnętrznym kąciku. No, rysuj, ponieważ to robi ogromną różnicę i potrafi naprawdę bardzo ładnie to spojrzenie otworzyć, ponieważ wtedy optycznie znowu zyskujemy dodatkową przestrzeń. Także generalnie, jeśli nie chcecie, nie wiem, doklejać rzęs, to warto zadbać o wasze w taki sposób, żeby sobie tutaj na tą poduszeczkę wychodziły, co zawsze ładnie wygląda i to miejsce jakoś zwiększa. Wyobraźmy sobie, że nasza poduszeczka nachodzi jeszcze w takim bardziej centralnym miejscu, czyli załóżmy tutaj. I w tym wypadku oczywiście będziemy ten cień wyciągać bardziej w tym miejscu i całkiem normalnie jakby tutaj. Czyli po prostu popatrzcie, w którym miejscu wasza poduszeczka nachodzi na oko i właśnie w tym miejscu starajcie się wyciągać cienie. Pamiętajcie, żeby to były właśnie cienie matowe, ponieważ one jednak wyglądają w takim wypadku najlepiej. No i tak sobie myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o rysunki. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby właśnie śmiało i nie obawiając się wyciągać tutaj ten cień w górę, tak żeby optycznie wszystko zrównoważyć. I fajnie jest, jeśli zaczniecie sobie od na przykład jakiegoś neutralnego brązu czy neutralnego koloru o średnim stopniu nasycenia, czyli powiedzmy takim, no mniej więcej w kolorze skóry albo odrobinkę ciemniejszym. Następnie rozjaśnicie sobie tutaj te przestrzenie, które powinny być trochę jaśniejsze, aby optycznie to spojrzenie rozświetlić. Nie zapomnijcie również o rozświetleniu przestrzeni pod łukiem brwiowym. To również doda wam jakby optycznie trochę miejsca tutaj na tym odcinku. I naprawdę bardzo fajne efekty przynosi właśnie maźnięcie tutaj linii wodnej na biało, ponieważ to bardzo ładnie powiększa oczy. Pamiętajcie również, że jeśli macie opadający kącik, takie zakończenie kreski i wyciągnięcie jej w górę w zewnętrznym kąciku będzie dla was o wiele bardziej korzystne niż takie przedłużanie w momencie, kiedy ten ogonek będzie musiał wejść na tą powiekę, która nachodzi na powiekę ruchomą. Ale to też jest kwestia bardzo indywidualna i trudno mi mówić tak na pewno, ponieważ każda z was ma trochę inne oczy. Nawet oczy z zapadającą powieką też potrafią bardzo, bardzo się różnić, także najlepiej eksperymentować. Okej, tak sobie myślę, że to już chyba wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik choćby w jakimś najmniejszym stopniu wam pomógł i że taki i troszeczkę inny sposób pokazania tego wszystkiego odbył się z jak największą korzyścią dla was. Następnym filmikiem będą chyba ulubieńcy do paznokci, potem zwykli ulubieńcy i pewnie jakiś makijaż. Także dzięki jeszcze raz za uwagę i za poświęcony czas. Mam nadzieję, że szybko się zobaczymy. Do zobaczenia, buziaki!